Siemanko Liska, tu Sali-san, witam was ponownie w Winawatana 14 Stormblood. Dzisiaj będziemy sobie robić quest Astrologa na level 60 na 70. Jesteśmy tutaj oczywiście w naszym fajowskim miejscu dla Astrologanów. Sworn. Jesteśmy tu oczywiście koło naszego wspólnego kolega elfa, bardzo fajnego w ogóle, mądrego i smarta z Jean Quinard. I oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z naszą fajną dziewczynką. Prawie 60. East meets West. Oczywiście będę mówił, że tu mamy nagrody, exp i kasę. No i pewną osobistość spotykamy. Oczywiście te twoje wymowne przedstawienia. Bardzo obszerne teksty, jakby to nie wziąć, bardzo ważne. Oczywiście zakończyliśmy na tym zabawie z walką już tajemnicami Charlan, sami gwiazda zbiorów i tak dalej. Ale czeka nas bardzo ciekawa tutaj przygoda. Oczywiście wszystkie gwiazdy przepadywają. Wszystko nadejście. I tyle tekstu, że aż się gubię. Yep, czyli Livia. Obserwatorium czeka na nas. Więc trzeba się tam udać. Się tutaj teleportujemy. Monta. Zobaczymy sobie tego. Jak mi się zawsze podoba. Roślinka. Trochę dziwacznie podoba wygląda ten... no. Trochę ten strój na nim. Wiścowio, czeka nas znowu zabawa. Co nam teraz karty powiedzą? Jaki to tajemnice nam opowiedzą? Co czeka nas w przyszłości? Co gwiazdy nam ześlą? Wszystko tego się wydamy już niebawem. Libi tu jest, no oczywiście. Hejo. Podobnie się widzimy. Wciąż zapominałem, że skupiłaś włosy. Impreska dla Astrologów? No, bardzo ciekawe rzeczy. Tylko... proszę, nie cytuj go. Bo to za długie było. Co się dzieje? Stało. Właśnie podoba ci się ta serdecznie? Oczywiście. Uzdrowimy cię. Heal! No. Gwiazdy będą kroczyć swoją ścieżką. Master Rufin? A, to było zebranie astrologów, tak? A też ten przybył. Pewnie sami. No, bardzo, bardzo emocjonalny goleś. Się bardzo cieszy. Nagle jest pełna energii. Kyokuho. Czyli jednak Shinkashi pochodzi. Nie można było się tego spodziewać po jego obydze. Ta uciekała, to fakt. Important matters. No, pokażesz mi astrologiczne rzeczy?
chcę zobaczyć i inne rzeczy. O kurde. You wouldn't happen to be a geomancer, would you? Zmianka o geomancerze tu jest nawet. A geomancer? So called a Masters of Wind and Water, czyli kontrolowany wiatr i woda. Obchodzę Far Eastern. A, wyjaśniam o kartach. Speed, balance, arrow. Balans! Zawsze balans! Zazwyczaj stracone. Wszyscy są balans. Ale radosny, kurde. Chcę się uczyć, widzę. Wszystko chcę wiedzieć. To mnie nas chcesz nauczyć. A, jasne. Ja też będę. Zawsze jestem w pobliżu. Tak, bezpiecznej podróży i... To teraz pierwsza przejażdżka Black Shroudy. A ja mam arrow. Nie mam balansu? To grzech. Balans! Tego nie mam gdzie dodać. Oczywiście to... Kiesy? Kyokuho. Co on tu patrza? A to taka oprowadzka, tak? Bo zwiedza tutaj. The Ball Origin, the Ball Blessing, Ball Blessing! Przecież Ball jest po to, żeby schłaniać słabych. Macie. Damage up. Piękne gwiazdy. Wszystko można od nich odczytać. Będę ostrożny. Tak, to jest mój ball. Tak, my widzimy gwiazdy. Soil dla was, tak? Parowert. A, jako oni chłopcą, to oni czują siłę w swojej pod swoim stopem. Nie, wytłumaczymy ci wszystko na temat Astrodona. Chętnie uczymy innych. Zważywszy na to, że wiele rzeczy złych się stało wobec Astrodona, wiecznie karcili Astrodona, to jest taka forbidden healing. A to, że ktoś przybywa i chce się uczyć, no. I'm honored. Trzeba wrócić do Astrologum. Bardzo ciekawa osobistość. Tak samo jak wiązek z geomancarem i to bardzo już tu potwierdzone, jeśli chodzi o tą osobę tutaj w Astrodżanie, więc... A kto wie? Healer, geomancer? Hejo! Co się zdarzyło? No i opowiadamy, co się zdarzyło.
zresztą nam też może to nauczyć wiele rzeczy. O. Bardzo ciekawe. W róży bardzo dużo różnych rzeczy. A z kart przeczytamy. Tralala. I tak zakończymy tą quest. I kolejne lecimy. Ride like the wind. The favor pupil. Oczywiście extra kasa. No, nie, nikt nie woła mnie, żebym przyszedł do ciebie. Żankuje gdzieś się stracił. Prawdopodobnie łazi z tym. Syngashi. Teraz coś na Spire ma ochotę się dowiedzieć. Dowie, jak być Power of the Strojon. No. Gwiazdy wszystko mówią. Lecz, heal, death, wszystko. A gdzie znikli? Gdzież to oni by byli? O! Lokin, co ty robisz nagle? Gdzie on zniknął, nie? Kyoku, gdzie to poleciał gdzieś? Już? Wiesz, gdzie go? No? Trzeba go odnaleźć. No, został to mnie. Znajdę go. Gdzieś to nas przyjaciel uciekł. Gdzieś tam poleciał. Tej starej twierdzy. To zawsze Quertos, miejsce dawnych farmów fejtów. Aha, czyli ma problem. Ma problem. No tak, smoki. Of course. Zobaczyć smoki. Uciekać listy. Ero, szybkość. Paf. Bole. I nie mogę rzucić, bo. Mam ze 100. Trzeba ci pomóc. Wstawaj, Kyoku. Sam zapuszczasz tutaj w te tereny niebezpiecznie. O, widzę się ciągle w tarapaty. Powadasz. Zobacz Spear Origin albo Bless Spear Blessing. Origin, to jest dobre. To im więcej wiesz, tym nie wiesz? Hmm? Też w te
wyliczne miejsca, w którym spotykaliśmy zawsze też Levi. Też właśnie to poznaje też istotę tego tej naszej ziemi i naszego gwiazdozoru, przynajmniej tej, które tutaj najlepiej widać, nie? Ale zrozumiesz, jak bardzo piękne są gwiazdy, jak dużo dają. A, bo już gaz zagadkowo. Tak, nigdy nie bój się nowego poznawania i tak dalej. Gwiazd można i przyszłość przeczytać. A badanie tego jest bardzo ciekawe. A, trzeba zgłosić nasze poczynania. Nic się temu naszemu gościowi nie stało. I tutaj. Okej. Lecimy. Speeda. Speed. No, odkrył wiele rzeczy, znalazłem go. A, znaczy nie możemy go tak pilnować jak dziecko, kłócenie dzieckiem. Ale łaknę jest wiedzy. Żał znik? Przestań panikować. Wracaj do domu szybko, bezpiecznie. Dlaczego tak wcześnie? No i oczywiście zakończymy kost. Kolejny Com, Rain or Shine. 65. Level. Oczywiście XP kasa. No, nie potrafi się powiedzieć, że może jej coś. Coś może się stać. Na Pilarsach tu gdzieś jest. A, spróbuję. Żeby się tak nie angażowała. Właśnie na jej bezpieczeństwo. Co ja mogę powiedzieć? Zawsze taki protektywny jestem. Zresztą lefe zawsze są. To jest grane. Ta, żeby za ciebie zgadać po to z tobą, no. A, poprosimy.
te. Będzie nazwie dwóch obo. Pouczam. Czasem myśleć samemu. The greatest minds. Za, jesteśmy super mądrzy. Musimy wracać do siebie. Fajnie, tą wiedzę musi przyswoić i tak dalej. Jeszcze się nie dowiemy na temat jego zdolności. A szkoda. Jest moja interpretacja kart. Ta. Na końcu zawsze disaster, czyli coś strasznego musi wydarzyć się. Jest nadzieja. Szukają nadziei, może być. Ups. Promotion na lepszą rangę? Ta. Wielkie pytanie, czy wrócił do domu, czy nie? A, to jest spokojnie. Może być niebezpieczeństwo. On nie da spokoju. Zwłaszcza na to, że patrzę na gwiazdy i mówię mi, że jest coś nie tak. Wyczuwam to. To jest astrologiczne, nie? Jap. Będziemy musieli do Hikashi wydrywać, się dowiedzieć, co się stało. Astrologion w Shosharion, w wielkim forest mieście. Może też czegoś się nauczymy z tamtego kraju. Dla nas też to będzie wyzwanie. No, będziemy reportować. Nie martw się. Zostaw to mnie. Będzie ok. Nie martw się. Bądź szczęśliwy. I lecimy do Kugany. Winded Elder. Szukamy pewnego gościa. Czy możesz nam pomóc? Ho, 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 ho. Na. Aha. Coś tutaj kombinują. Gdzieś tutaj to jest coś. A, jest. Najlepsze miejsce na oglądanie gwiazd w Kugane. Gdzie to może być? Komplen konsol. Może kolesie. Ciekawy kolesie. Na bryczu coś, coś. Więc tam pójdziemy i zobaczymy. A się rozglądamy. Co też się tu dzieje?
co mnie sprawdziło? Coś się chce użyć. No, wszelaka śmierć i wiesz, nieszczęście, pewne przekleństwo, to mnie prowadza tu. Czyli tutaj też jakieś przekleństwo macie. Grandfather, twój dziadek Kanzen. Stworzę barierę. Niestety nie jesteście w lack of power. Już nie będzie takiej potęgi jak kiedyś. Czyli też chcesz być wielki jak twój dziadek, który otoczył opieką całe tutaj źródło, barierę stworzył, żeby już tak jakby zło. Nie potrafisz tego podobać. Spodobaj do erozji, żeby się dowiedzieć, czy znaleźć rozwiązanie. Co niby sam mówią? Użyj mocy Gomencela, stworzysz barierę. Użyj mocy zastrzeżona, żeby stworzyć barierę. Albo twoje problemy, twój problem. Ja bym chciał widzieć Geomancer. Powinien być dobry w tym. Be strong in your magic. No. Musi być dobry w tym. Zrozumiałeś swoje błędy i zrobisz to lepiej? No, wygląda ci jak najlepiej. Żeby ci wyszło. To lecimy na dół. I ja wiem, jaką instancja. Aha, czyli barierę stworzyć jak najmocniejszą przez aspekt benefit dzięki Noctus Sectus. Noctus Sectus, czyli przełączam się tutaj i teraz możemy. Okej. Więc spróbujemy. Jak nam to wyjdzie. Żeby było wspomóc. Wychodzą takie niefajne stworzenia. Interaction. Geomancer bomb. Use aspect benefit. Ale muszę załączyć. Nie załączone jest. Wasłona. Teraz czantujesz. Nieźle. Ja stworzyłem barierę, on
z Masją, która jest teraz tam. No zawsze. Bariera nasieka, żeby nie wychodziły szczury. Czy coś w rodzaju. Bo od zarazy uratować. A też dobry sposób, no. Dobry sposób. Każdy sposób jest dobry. Się załatwić. Pach. O, ale wyszło. Bum. Można uczyć. Czyli tutaj takie dusze. Zmarły prawdopodobnie wracają. Geomantigon, czy coś takiego jak straszanie złych duchów. Takim kapłanem. I kolejnego miejsca. Czyli jednak to w nocy się dzieje. Że tuszki wychodzą. Przejść przez te stworki. Tu się trochę zalęgło. Tam gdzieś. Najpierw jak nas nie widzę, to można przejść normalnie. Słów roga móc. O, oh, jeez. Księżyce. Paliera. Ja, musi się. Stwórz palierę potężniejszą. Czy ja mogę? Prep yourself? Jeszcze więcej. O to speedy. Gdzie by tu przyszło pójść? Chyba tu gdzieś. Jest tu stworki, więc tutaj gdzieś to musi być.
Wiedziałem, że to w nocy straszy. Kolejnego szrajna. Jeszcze większe, ble. Ale z mory tu się kryją? Czary. Dajesz. Bądź jak twój dziadek. Ochroń swoje miasto przed złymi duchami. Jej, udało nam się. Jakieś połączenie z Rajona z Gamacerem daje radę. Dziadek byłby dumny z ciebie. No, Kyoku dał radę. Wszystko wyczyścił, wszystkie duchy. Murakumo? No, to ja. Astrologian. Inna magia. O, gadka, gadka. Bardzo ciekawe jesteście ludzie. Wiem, że on chce coś podołać swoim dziadkowi, legacy i tak dalej. Wyciągamy sobie gambeserę, nauczyć się, żeby być też ostrożonym i w ogóle. Może lepiej coś z tego i tego wziąć i wyszłoby. Geoastron? Geoastron? Astromancer? Gdzie to mamy iść? Ruby Bazaar. Idziemy do Ruby Bazaru. Sobie siedzą. Zostaje, a dlaczego? Też muszę się nauczyć pewne rzeczy. Te rzeczy się ciekawi.
No i tak zakończyliśmy kolejne. I level 68, behind door number 2. Dawna zapomniana technika jego dziecka, to ja będziemy odkrywać. No, zrobimy na Ruby City, nie? Coś z tego wyniknie. Choćby nawet na Mai. O. Ale w tym miejscu. Ale tu się coś dowie na temat tego. Sposób jego dziadka. Słońc swoich ludzi. Nobel. A, ciężko się odgra. Jest tam świątynia. Swalo kompas. O, zresztą taka nazwa trochę też swoje mówię. Polecimy tam i zobaczymy. Jest to trochę długa podróż. Jest to trochę daleko. Ale nie powinno być problemu. No, się tak trochę zachmurzyło tutaj. Gęsto jest też. To właśnie całe... tutaj właśnie... miejscówka. Właśnie jest wejście do Swala Kompasu. Właśnie. Świątyni. Z pierwszego Domen Kinga zbudowane zostało. Geomancery tak prawdopodobnie powstali. Jep, idziemy. Trzeba sprawdzić. Co? Guardian of the Red Gate? A to ci nowina. Malefic. Leżysz. A. Pełen ochroniarz był bardzo... guardian. Zastawione pułapki, nie? Pełne są pułapki. Bo jedna z nich. No i coś tam znalazł. O, udało się zakolidować. Kolejne miejsce. Ciekawe. A scrolle inne? Wiedza? A, że nie wracamy. Okej. O, tu bardzo dużo różnych tajemnic jest odkrywanych. Zdrożone. Ja to raczej opowiadam w swój sposób. Oczywiście możecie zawsze doczytać i tak dalej. Dowiedzieć się na temat tego bardziej głębszej historii. Mój sposób nie aż taki adekwatny do tego, co naprawdę się dzieje. No,
Każda planeta swój sposób. Coś taki zmartwiony. Co? Co się stało, że taki smutny jesteś? Czyli ten kompletny rytuał jest tylko jednym z pierwszych sprawów do całego? Aha, czyli u nas tylko trzy żywioły zasadnicze, które stworzyć barierę, ale czwartego nie chcesz, by było to permanentne. Życie? Czyli trzeba się poświęcić? Czyli musi być spromienione krwią, żeby dokończyć? O, nie fajne. No, lepiej nie w wydziałach naprawdę nie poświęcił żadnego życia. Bez takich. Bo czuję, żeby taki bohater poświęcił kogoś. Trzeba iść. Wrócić do niego. Parę rzeczy. Mam nadzieję, że z nim będzie dobrze. Żeby potem to tarcza i obrona tego miasta nie zajmowała się jego obsesją, bo potem może się źle skończyć. Wiem, że bardzo kochasz to miasto. Zawsze są jakieś różne sposoby walki, a nie tylko to, co ktoś tutaj robi. Przeżywał to bardzo ciężko. I kolejny quest zakończony. I ostatni Foxfire, czyli kasa, ubranko na 70 i Slave Draw. Aha, czyli Executed Draw, Railroad Spread and Minor Arcana in Succession. Czyli zawsze się uda to, co chce? A, Kyoku jest, ale Murako, właśnie Murako gdzie znik? Też no, bardzo, bardzo dobry skill dla Osterodonów. Też często się kurzyło. Trzeba go poszukać. Czyli Parsy Garden. Gdzieś może tam się zaszył. Mam nadzieję, że tam się nic nie stało. Ważne, że tam trzeba usłyszał te różne rzeczy. Co tu się dzieje? Nic co, nie bądź. Nie widać go. A ja mam nadzieję też, żeby nic z głupoty. No, nie róbcie sobie żartów. Kombancere też są silni. Pomagałem przez cały czas temu miastu. No, powiedzmy. No, raczej zła sława się po tym, co się stało już. Nikt tego nie naprawia. Nie mam mocy na to, żeby naprawić słowo Gomancerów, tak jak powiedział, tak. Nie ma co się kłócić. Ignorować tam jakieś gadki, szmatki w lesie.
Cecil. Cóż to się dzieje? Także nasza siła Gaumancera nam się teraz przyda. O, lecę, a widzę. O, tutaj jest. Cóż to się stało? O, czyli osłony de Bond prawie się straciła, próbował. Kinko? She's here? O, coś nie tak. Ten rytuał? O nie, nie ma mowy. Nie może być jedyna ten, żeby ta osłona była permanentna, poświęcić trzeba kogoś, no po prostu nie. Tak, wszyscy się śmieją z nich, że nie umieli otrzymać tego pokoju. Nie są tacy silni. Powinni. A nie chcę go tego poświęcić jego, choć jest pewny tego, że chce być poświęcony. To moja sugestia. Moim zdaniem na sugestia jest, to trzeba poświęcić go. Nie ma rady. Nie ma rady. Nie, astrologia. Astrologia. Jest najlepszym rozwiązaniem. Co on min? Co ona min? Ona ci powie. O co chodzi? Ona nagle się pojawiła, czy skąd ona wiedziała? Czy to gwiazdek, nie? Pisałem maila kosmologowego. Razem pokazujemy ci moc Sherlainów. No, ja też chcę się nauczyć tego mancy. Jej, pomoże. Żeby mocy gwiazd, żeby stworzyć barierę, która osłoni życie. Dwa są Nocturne i Durian. One są kontrolą przepływu mocy. A tak jak słońce uzdrawia, tak jak księżyc osłania. Można tak powiedzieć. Żeby na początku było coś uzdrowione, musi być zadane obrażenie. Pokupimy. Blood będzie split. Ja pewnie zrobię. O, co? Coś to wygląda jak plan. To ja trzeba go w życie. Urzeczywistnić. No to ja lecę do Kugane Kasy. Lecę. Biegnę, nie wiem czy znaczy. Trzeba w końcu osłonić Kugane przed złymi duchami, które nawiedzają to miasto. Najlepsze miejsce będzie.
Najbardziej gwiazdy tutaj widać. A to lećmy. Gdzie się pojawi to zło niewcielone? Powinien teraz być Ghostbuster! Tam się coś dzieje. Oh. Przybrało postać wilka. Terroryzującego. Plan. To robimy, lecimy. Damy radę. Być przynętą, a ja będę tańczył. Na pewno się uda. Więc się tańczył chwilę. Bele, be, be, bele. Co się dzieje? A tamten znikł. Trzeba ratować ludzi. No dying here. Gdzie on żeż znikł? Gada, o Jezus. Aj, już uciekasz? Chuzu. Pozwól mi uzdrowić cię. Spirits, go back to shadow. Wracaj do siebie. Nie ma tu miejsca na was. Czeka, kurde, zobacz tam jedną duszę. More power. Się pojawił. O, Jezus. Słania się kulami. Ty nieładny. Uzdrowimy twoją duszę. Ty bardzo, bardzo min stworzę.
Nie ma tutaj miejsca dla was. Idę też go tam uzdrawię. Masz tu kartę moją. A, w końcu leży. Leży? A, da, nie leży. Jest, udało nam się. Teraz trzeba uzdrowić. Jest. Baliera. I moja tarcza, żeby osłonić, żeby ta dusza nie stworzył, nie. Ja po prostu, żeby ta dusza znowu nie była tym Oni, czyli demonem. Ją uwolnić. Tak, Kinko teraz jest ten, teraz powinien dokończyć rytuał. Wiedziałka. Użyj mocy Geomancera. Pokaż wszystkim, że moc Geomancera też jest wielka. Razem uda nam się, jako dwie szkoły magii czytających gwiazdy, używających elementów mocy, przepowiedni i wszystkich tych innych fajnych sztuczek. Daliśmy radę. Razem. Jak dla mnie gwiazdy przepowiedziały nasze zwycięstwo. Była przyszłość. Ja, dzięki, nie ma problemu. Tak, razem jako Geomancer i Astrologer damy radę. Jak wiecie, była klątwa na nas, wiecznie nie podobało się innym, że niby ta magia jest forbidden. Nie jest forbidden. Jest po prostu niezrozumiała. Dla niektórych. O, Chunkurem nagle się tu pojawił. Wszyscy tam przybili. Wow. Normalne, on będzie zawsze za tą porządzał, bo tylko chroniarz. To jest jak twój cień. Przeprosiny nagle? Już nie jest, nie jest tak szyderczo? Chce się nagle uczyć? Ha? Chcesz nauczyć magii Ascensionów? Będzie nam bardzo miło. Ale nauczysz czas też Geomancera. Yeah.
razem osłoniliśmy to miasto. A więc skończymy. Level 70, Foxeye. Astrodon zakończony. Nice. Tak, dzięki Geomancerowi, poznaniu Geomancera też zyskaliśmy nową zdolność. Tyle nam się przyda. W przyszłości. To trochę miejsca nie ma. Wow. Czyli coś takiego od razu wszystkie wyciąga. Otóż arrow, all i mam jeszcze arrow. O kurde. Wszystko teraz włączam. Wszystkie karty. Nice. Nieźle. Nagle wszystko mam. No, bardzo fajna zdolność. Ta na pewno się przydaje. Od razu ciach i od razu masz gotowe karty. Bardzo fajna zdolność, bardzo fajna. Mam nadzieję, że się podoba się historia. Była bardzo edukacyjna zresztą. Oczywiście poznaliśmy tutaj trochę zalążka Geomancera możliwe. Naprawdę ciekawe. Kto wie, Geomancer. Ale Astrodon pokazał też swoją siłę NP, karty i tak dalej. A ja się z wami żegnam, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się na następnym odcinku. Hej!